Cześć, Paweł Dudas, Projekt Marketing, witaj w kolejnym odcinku. W dzisiejszym nagraniu otrzymasz ode mnie wszystkie przydatne strony do nauki pozycjonowania stron internetowych, więc jeżeli interesuje Cię ten temat, to zaczynajmy! W pierwszej kolejności, zanim powiem Ci o tych właśnie stronach do nauki pozycjonowania stron internetowych, chciałbym, abyś wiedział, że w internecie znajdziesz wiele poradników o pozycjonowaniu stron. Ja polecam Ci, abyś wybrał sobie jedną, dwie domeny, jeden, dwa kanały YouTube, jedną grupę na Facebooku i z tych stron korzystał do nauki pozycjonowania stron internetowych. Dlaczego? No właśnie dlatego, że w internecie jest bardzo dużo już poradników o pozycjonowaniu stron internetowych. Jak to mówią niektórzy, każda wiedza jest dobra, a ja Ci mówię, że nie każda wiedza jest dobra. Jest wiele wiedzy przeterminowanej z pozycjonowania stron, nieaktualnej i ta wiedza może Ci zaszkodzić w procesie pozycjonowania stron. I teraz chciałbym pokazać Ci najważniejsze strony do nauki pozycjonowania stron. Wszystkie te strony do nauki pozycjonowania znajdziesz pod tym filmem, więc jeżeli nie chcesz oglądać tego poradnika, to pod tym filmem masz spis tych wszystkich stron, które polecam do nauki pozycjonowania stron internetowych. A więc pierwsze, zagraniczne strony do nauki pozycjonowania. Tutaj polecam Ci bloga Ahrefs, polecam Ci bloga Moz, polecam Ci bloga Backlinko, polecam Ci serwis Search Engine Land i Search Engine Journal. Z tych pięciu blogów zagranicznych polecam Ci bloga Ahrefs. Blog Ahrefs jest to blog założony przez twórców narzędzia Ahrefs do analizy linków. Jest to najbardziej rozbudowane narzędzie do analizy linków przychodzącej do Twojej strony i analizy linków konkurencji. Więc jest to bardzo, bardzo rozbudowane narzędzie, bardzo drogie, a content prezentowany na tym blogu jest moim zdaniem najlepszym contentem o pozycjonowaniu w internecie w dzisiejszych czasach. Zagraniczne kanały YouTube o pozycjonowaniu stron. Pierwsze Google Webmaster Hub, kanał YouTube Ahrefs, kanał YouTube Moz, kanał Brian Den, jest to założyciel portalu Backlinko i zagraniczny kanał YouTube Search Engine Land. I tutaj wygrywa kanał Google Webmaster Help, jest to oficjalny kanał właśnie Google, więc tam znajdziesz szereg porad o pozycjonowaniu stron w internecie. Teraz chciałem polecić Ci polskie kanały na YouTubie. Kanał YouTube Surfer, kanał YouTube Senuto, kanał YouTube Verseo, kanał Pack Studio i nasz kanał Projekt Marketing. Z tego wszystkiego polecam Ci kanał Surfer. Kanał Surfer jest to kanał założony przez właścicieli narzędzia Surfer SEO. Tam właśnie znajdziesz instrukcje odnośnie tego narzędzia. To narzędzie jest bardzo, bardzo przydatne w kontekście optymalizacji strony. W tym narzędziu znajdziesz wszystkie przydatne informacje, jak optymalizować treść na swojej stronie internetowej. I te wideo poradniki są, uważam, bardzo, bardzo pomocne. Nie jest wiele tych poradników, ale one są bardzo kluczowe, jeżeli chodzi o pozycjonowanie stron w internecie. Teraz chciałem pokazać Ci polskie strony o pozycjonowaniu w internecie. Więc polecam Ci blog Aleksy. Jest to jedyna chyba kobieta znana w branży pozycjonowania stron, która uważam, że jest bardzo dobrym fachowcem w tej branży. Polecam Ci także bloga szymonsłowik.pl. Jest to także znana osobistość w branży SEO. Polecam Ci szczególnie wpis o pozycjonowaniu stron. Jest właśnie fajnie pokazany case, jak wypozycjonował frazę pozycjonowanie stron. Więc jeżeli tak utrudną frazę ten człowiek wypozycjonował, to z pewnością z tego poradnika dowiesz się, w jaki sposób pozycjonować swoje strony internetowe w internecie, aby uzyskiwać topy. Kolejna strona silesia.sem.pl. Jest to blog Artura Strzeleckiego, bardzo także znany blog. Kolejny blog Zgreda, także bardzo znany człowiek w branży SEO. I seoninja.pl. Jest to także bardzo znany blog o SEO i pozycjonowaniu stron. Z tych wszystkich blogów, które Ci tutaj wymieniłem, wygrywa Aleksy, czyli właśnie kobieta, specjalistka do spraw pozycjonowania stron. Ona także posiada bardzo fajne i przydatne kursy o pozycjonowaniu stron. Te kursy są płatne, ale też bardzo dużo darmowej wiedzy o pozycjonowaniu znajdziesz na jej blogu. Kolejny filar, polskie fora o pozycjonowaniu. Tutaj polecam Ci jedyne chyba forum znane w Polsce o pozycjonowaniu. Jest to forumoptymalizacja.com i polskie grupy na Facebooku. Grupa SEO-SEM Polska, grupa pozycjonowanie stron www, grupa SEO-owcy, grupa taka branża SEO i grupa SEO-owcy Market. I tutaj z tych grup na Facebooku wygrywa, oczywiście w mojej tylko opinii, wygrywa grupa SEO-SEM Polska. Jest to grupa, która liczy 30 tysięcy aktywnych użytkowników. Jest to bardzo, bardzo rozbudowana grupa i tam już właśnie korzystając z wyszukiwarki na tej grupie znajdziesz wiele przydatnych informacji o pozycjonowaniu.
Co więcej, znajdziesz także opinie o agencjach pozycjonerskich. Czyli jeżeli będziesz poszukiwał agencji SEO, tak, do pozycjonowania, to tam znajdziesz także szereg firm, które są rekomendowane przez niektórych. Oczywiście wiadomo, że to jest tylko marketing, ale znajdziesz tam także wiele opinii negatywnych o niektórych agencjach SEO. Szczególnie w naszej branży związanej z pozycjonowaniem stron jest to jedna popularna agencja, która psuje nasz rynek. Nie będę Ci mówił tej nazwy, ponieważ nie o to w tym wszystkim chodzi. Tak jak Ci powiedziałem, jest to mój osobisty ranking najlepszych stron do nauki pozycjonowania stron. Jeżeli znasz jakieś fajne strony o pozycjonowaniu, jeżeli znasz jakieś fajne szkolenia, kursy o pozycjonowaniu stron, to śmiało pod tym filmem napisz komentarz. Niech ten film także pomoże dla innych oglądających ten film. Na zakończenie mam dla Ciebie malutką prośbę. Jeżeli uważasz, że ten film okazał się dla Ciebie wartościowy i pomocny, to oczywiście mile widziana łapka w górę i subskrypcja naszego kanału Projekt Marketing, w efekcie czego Google będzie szerzej promował nasze filmy, a one z kolei dotrą do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Dzięki za uwagę.